Wchodzimy, wchodzimy. Zapraszamy. No to słuchajcie, ruszamy. Witam was serdecznie w imieniu moim, czyli w imieniu Wojtka i w imieniu redaktorów Chleba na szóstym już z kolei wydarzeniu z cyklu Rozdzielczość Chleba Offline, na którym... Brawo, tak, tak, tak. I to wydarzenie ma taką okazję, że będziemy chleb rzuca dzisiaj plik, który będzie trzecim już nośnikiem, tym razem po Polsce, po używkach, będziemy się cyberżulić. I manifest cyberżulestwa, który dla mnie jest niezrozumiały, zaprezentujemy w postaci prezentacji biznesowej. Brawa. Koleżanki i koledzy, znajdujemy się w kluczowym momencie rebrandingu, a więc szerszego procesu mającego na celu dotarcie naszych produktów i usług do szerszego grona odbiorców. W ciągu następnych 10 minut przedstawię wam pokrótce, jakie mamy plany, gdzie się znajdujemy w ich wdrażaniu i co chcemy w przyszłości osiągnąć. W przygotowaniu prezentacji pomógł mi oczywiście nasz development team, z którym mam nadzieję uda nam się później połączyć. Zapowiadając rescoping wśród akcjonariuszy, dawaliśmy jasne znaki, że rozwój będzie szedł w parze z funkcjonalnością. Zatem polepszając i unowocześniając nasze produkty i usługi, musimy pamiętać, aby nie stały się one nowościami samymi w sobie. Pamiętajmy, że user to nasz target, a friendly to nasza dewiza. Rozwój i funkcjonalność. User friendly. Pora przejść do punktu wyjściowego, czyli do naszych inicjalnych założeń. Oczywiście założenia inicjalne muszą pokrywać się z zakładanymi celami, którymi są dywidendy kwartalne i bonusy roczne. W czwartym kwartale zeszłego roku dywidendy wynosiły 94 centy na zwykłym udziale i, co interesuje nas bardziej, 3,46 dolara na akcji uprzywilejowanej. Naszym celem jest osiągnięcie w trzecim kwartale tego roku ostatniego współczynnika na poziomie 4,37 dolara. Planujemy dokonać tego, wprowadzając na rynek rewolucyjny produkt. Według badań przeprowadzonych w Indiach przez nasz offshore'owy Product Research Team możemy wyróżnić trzy filary implementacji produktu. Baza targetowa, możliwości bazy, pragnienia bazy. Bazą targetową są w naszym przypadku ludzie biedni i aspirujący do biedy. Możliwości taka baza ma niewiele, poza zdolnością do praktycznie bezdennego zadłużania się. Pragnieniem bazy jest pragnienie fazy i to nasz produkt musi być w stanie zaspokoić. Projektując nowy produkt, musimy zaprojektować skuteczny branding i dotarcie do jak największej części szukającej fazy bazy. Pamiętajmy, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Musimy zatem otoczyć nasz produkt przyjacielską mgiełką ciepłego uścisku. Pamiętajmy, że nasz user to nasz przyjaciel. User-friendly product to cel, do którego musimy dążyć. Wracając do pierwszego filaru implementacji, nasz wewnętrzny research wykazał, że ilość biednych ludzi wzrasta. Wobec tego nasz nowy produkt powinien być atrakcyjny dla biednej grupy społeczeństwa. Jak wskazują nasze rynkowe badania, z każdym miesiącem coraz większa liczba ludzi biednieje. Są to zatem nasi przyszli klienci. Musimy wobec tego staczać ludzi w biedę. Nasz research wskazuje na to, że nie jest to wyjątkowo trudne. Wystarczy zapewnić im produkt, na którego kupno muszą wziąć kredyt. Kluczowym aspektem naszego nowego produktu jest zdolność kredytowa naszych potencjalnych klientów. Mamy pewność, potwierdzoną badaniami rynku, że biedni ludzie mogą liczyć na szeroki wachlarz kredytów i pseudokredytów. Nasz nowy produkt idzie w parze z kredytem, pożyczką i rentą z ZUS-u. Proponujemy zaplanować wieloetapową kampanię marketingową na takie słowa kluczowe jak: pożycz kasę, jutro oddam, jestem spłukana. ZUS i SKOKi już zapowiedziały swoją współpracę. Pytanie, na które powinien odpowiadać sobie nasz potencjalny klient, to: na co mnie stać? Połączone z refleksją: na co mam ochotę?
Dopełnieniem marketingowej userowej triady jest kwestia co muszę. Klient musi mieć ochotę na to, na co go stać. Te podstawowe funkcje musi spełniać nasz produkt. Idąc za dynamicznie zmieniającymi się trendami na rynku usług i produktów, staramy się, aby implementowany przez nasz produkt był zgodny z ekologicznymi standardami ISO 99, 103 i 113. Bezpieczeństwo w plenerze, bezpieczeństwo w pracy i bezpieczeństwo fazy. Dążymy do tego poprzez stały monitoring unijnych dyrektyw oraz zakrojoną na szeroką skalę infiltrację aktualnie rządzącej administracji. Nasz budżet zakłada mobbing, lobbying i altankę dla prezesa. Nowy produkt posiada ukryte wady i zaplanowane usterki. Uruchomiliśmy już osobny dział planowanego postarzania produktu. Dokładny jego zakres poznamy w trzecim kwartale tego roku. W skrócie, produkt musi wyczerpywać zdolności zaspokajania potrzeb w odpowiednim momencie, w którym klient znajdzie się w pozycji umożliwiającej mu zakup nowego produktu. Starego produktu opakowanego nową formułą i zaktualizowaną datą ważności. Zgodność produktu z timingiem klienta jest w tej sytuacji istotne i kluczowe. Myśl zapewniania produktowych marketingowo atrakcyjnych odznaczeń jesteśmy już dziś w stanie pochwalić się certyfikatem CCA, GCCA i ACCG. Na przyszły rok zaplanowany jest nasz udział w targach Ulpro w Koluszkach, gdzie prezentować będziemy aktualne osiągnięcia na polu implementacji produktu. Pamiętamy również o działalności charytatywnej i uruchamiamy Charity Shore Corporate Reality Fund. Zabawy, podczas której nasi pracownicy zgłaszać będą indywidualne sposoby na zebranie funduszy dla potrzebujących produktów w Afryce i innych rejonach trzeciego świata. Na przykład, nie pije piwka przez tydzień, daj pieniądze na koks, nie miesiączkuję przez rok i wysyłam tampony do Kenii oraz wpadnij do mnie, mam jedzenie. Jak dobrze wiemy, znalezienie odpowiedniej nazwy produktu to niezmiernie kluczowa kwestia. Branding to sztuka stara jak świat. Nasi partnerzy z biura Finkel, Finkel & Finkel zaplanowali dla nas intermedialny i integrujący proces szukania odpowiedniej marki. W planach mamy spotykanie się co tydzień w salce konferencyjnej przy damskiej toalecie na sesjach brainwashingu. Będziemy podpalać śmiecie i drapać się po głowach. Pamiętajmy, że zawsze można rozmontować mikrofalę i złożyć z niej rzutnik. Po każdym miesiącu planujemy szukać feedbacku wśród naszych pracowników. Będziemy pytać o piwko, ale również o piwko. Umiejętne rozplanowanie wskaźników wychylenia pozwoli nam lepiej ocenić odczynnik spiwlenia, co przełoży się na barwne i multimedialne prezentacje w firmowej aplikacji. Nasza własność intelektualna jest własnością w rozumieniu prawa patentowego. Piramida naszych pracowników leży nam na sercu, tak jak i zaległe pod piwko. Podsumowując, nowy produkt jest nowym produktem w sensie nowej funkcjonalności. Nowy produkt przeznaczony jest dla biedaków i jury. Nowy produkt ma być emotikonem pod budką z piwem. Piwko, piweczko, piwula. Po brakujący ram i brakujące piwko należy zgłosić się do pani Bożenki lub mailować do Christine. W myśl zasady, że nawet z pustego Salomon nie naleje, otwieramy wirtualne foldery z piwkiem i kebabem sponsorowane przez agencję Reuters. Za każdą linijkę kodu napisaną przed czasem pracownik otrzyma kebab i piwko oraz kanapkę z tuńczykiem. Nie przewidujemy zwolnień lekarskich i urlopów na żądanie. Planowane oddanie produktu i piwka przewidziane jest na deadline. Jest to przyszły piątek. Przyszły piątek to figura symboliczna. Deadline to figura symboliczna. Produkt to piwko. Całość wyoutsourcowaliśmy do Woli Rzędzińskiej, gdzie grupa hinduskich specjalistów opracowała cały model produkt developmentu. Pili piwko Leszek Onak, Łuk Podgórki, Polda. Prezentację możecie pobierać ze strony Rzeczywistości Chleba, do czego gorąco zachęcam. Okej, teraz zaproszę na scenę... Z,
Zapraszam na scenę Leszka Onaka, który zaprezentuje grę Czaj cyberżuleska gra ekonomiczna. Przedstawię wam dzisiaj Luczaj, cyberżulewską grę ekonomiczną. Mieszkam na Luczaju od 7 lat i chciałbym podzielić się z wami doświadczeniem. Głośniej! Chciałbym z wami się podzielić takim doświadczeniem Luczaju. Podstawowym paliwem Luczaju są lajki, piwo i kolut. Gra została tak skonstruowana, że dostajemy na samym początku losowo wybrane, no akurat nam się udało, 20 lajków, 0 niestety piwa i 5 kolutów. To jest hodowla statusu, kodzenie pańszczyzny i generowanie wyjścia. Trójpolówka cyberżulerska jest ściśle powiązana z paliwem. Żeby hodować statusy, potrzebujemy koruta, wyciskamy lajki. Kodzenie pańszczyzny potrzebuje lajków i wydaje nam piwo. Gdy posiadamy piwo, jesteśmy w stanie wygenerować wyjście, a to wyjście daje nam koruta. Przeczytam to, co wygenerował dla mnie mój skrypt o cyberżulerskim doświadczeniu łączenia przestrzeni w jednym pokoju. Sary. Tyram zanim oglądam coś, jaram kiedy chleję, zasypiam zanim rucham. Rucham potem żrę, oglądam coś zanim oglądam coś, jaram potem się zwlekam. Żrę zanim tyram, łażę kiedy łażę, tyram kiedy chleję. Zwlekam się potem jaram, tyram zanim chleję, myję się potem żrę. Tyram kiedy żrę, podłączam kiedy podłączam. Tyram zanim tyram, żrę zanim łażę, chleję kiedy rucham. Zwlekam się potem tyram, zwlekam się kiedy się myję, chleję kiedy tyram. Oglądam coś, potem łażę, łażę kiedy tyram, rucham, potem zasypiam. Oglądam coś kiedy rucham, tyram zanim jaram, tyram kiedy jaram. Łażę kiedy łażę, myję się zanim jaram, zwlekam się kiedy się myję. Tyram, potem się zwlekam, tyram zanim rucham, zasypiam, potem się zwlekam. Zwlekam się potem, oglądam coś, łażę kiedy łażę, zwlekam się, potem się zwlekam. Jaram zanim łażę, tyram zanim się myję, chleję zanim rucham. Tyram kiedy jaram, rucham kiedy zasypiam, oglądam coś kiedy zasypiam. Tyram potem jaram, oglądam coś, potem oglądam coś, tyram zanim tyram. Więc tak nazywa się zmienna gówno, P-estetyka cyberżulerki. 1% poezja. Poezja może być aktualnością lub gównem. Czy biuro jest w stanie wydać świadectwo? Nie sądzę. Kto jest? 2% mózg. Cybernetycy obiecywali połączenie mózg-maszyna. Mózg jest pierwszą przeszkodą na drodze do myślenia. Co stanie się z fobią społeczną po utrwaleniu w chromie? Jakie zwoje pozwolą rozwiązać problem homeostazy emocjonalnej? Jest coś w seksie po kablu, co mi nie odpowiada. Kto scali ludzi? Nie lubisz swojego ciała? Profetyka maszyny nie zdała testu Turinga. 3% kosmos. Technologowie obiecywali podbój kosmosu. Dostaliśmy internet. Internet jest kosmosem, a my jego kosmonautkami. W miejsce wielkich rzeczy dostaliśmy rzeczy małe, które nakażą nam się sobą cieszyć. Kiedy siedzę przed komputerem, jestem smutny. 4% środki. Cyberżulerka to nie rzecz, to stosunek społeczny. Wyobraź sobie komputer i pracownicę tego komputera, która nie ma na nic wpływu. Komputer przenoszą z piętra na piętro bez znanego ci powodu, nie znosi się go jednak na parter i nie wstawia na ostatnie piętro. Pracownica ma koleżanki i kolegów, z którymi nie spotyka się po pracy. Pisze po pracy odruchowo, bo nie wiem w jakich godzinach zachodzi stosunek pracy. Wygląda na to, że nieprzerwanie. Cyberżulerkę uprawia się na środkowych, gównianych szczeblach organizacji. To przymusowa moda klasy pracującej w krajach już nieuprzemysłowionych. Narkotyki robi się w krajach, w których się nie zażywa. Faza to stosunek społeczny między tobą, producentem i osobą, która ci tą fazę sprzedaje. Cyberżulerstwo to stosunek między tobą, kapitałem i złożami rzadkich metali. Masturbacja to także stosunek. Lubisz siedzieć przed komputerem? Ja nie lubię. Barbara Diana Mickiewicza,
Wieśnik Gminny. Nagrane Wieśnik Gminny. W listopadzie Wieśnik Gminny. 1970 Świty. Pochodzi z 1919 w Berkeley. Z 1821 roku. Nagrane w listopadzie i tak samo w 1820 Tukaj albo Próby przyjaźni. Pochodzi z 1819. Ballada we czterech częściach. Świteś. Pieśń Gminny. Była napisana w 1820, w listopadzie i tak samo w 1820, ale dwie części zostały napisane. 1974 roku dwie części zostały napisane. W Berkeley. Tylko w listopadzie Tukaj albo Próby przyjaźni. Spojrzyj, Marylo, ja umieram. Ja nie płaczę. Ale prędzej, później nie wrócę na świat rozpaczy. W Berkeley. Spojrzyj, Marylo, w Berkeley. Pochodzi z 1819. Z pieśni gminny. Nagrane. Ale w Berkeley. Nagrane w Berkeley. Ale w Berkeley. Tylko w Berkeley. Ale tylko w Berkeley. Tak samo w 1820 ballada we czterech częściach. Brawo. Następnym punktem programu będzie list Konrada Góry, który niestety nie mógł się pojawić tutaj wśród nas dzisiaj, ale nakręcił siebie czytającego ten list, więc obejrzymy sobie teraz Konrada Górę, który został poproszony przez rozdzielczość chleba o to, żeby napisać o najbardziej rozdupconym komputerze, na którym zdarzyło mu się pracować i jak się zabawnie okazało, to był komputer, na którym napisał ten list. Konrad Góra teraz. Cały tym kurwa stawkiem, jak pierdolą. Ani kurwa polskich znaków, ani gówna, kurwa, tekstu kurwa potrzebują, kurwa. Chodba, wie. Sławko, będę cię musiał teraz poprosić jednak tutaj bliżej mnie, ponieważ przejdziemy sobie teraz do debaty. Społecznej debaty w sprawie zabudowy krakowskich błoń, o której opowie nam Sławek Słuchaj. To rozpocznienie prezentacji od oglądania filmu z numerem 1. Wojtku, jeżeli mogę cię prosić...
Dzień dobry, witam wszystkich. Dzięki w ogóle, że przyszliście, bo to właśnie pokazuje, że jakby zależy wam, że nie jesteście właśnie tymi ludźmi, którzy zostali w domu, którzy nie zdecydowali się jakby wziąć udział w naszym jakby programie, który choć po prostu jest, wszyscy mieszkamy w Krakowie, nie chcemy po prostu narzekać już więcej na to miasto, chcemy, żeby to miasto było jakby silnym ośrodkiem kulturotwórczym dla w ogóle całego kraju, prawda? Tak! Pozwólcie, że jakby odczytam deklarację, która myślę, że skłoni w jakimś sensie społeczeństwo krakowskie, ale też władze miasta do konkretnych po prostu kroków, jakby konkretnej polityki mieszkaniowo-socjalnej. Miejmy nadzieję. Żyjemy w państwie prawa, w którym mamy prawo do wolnego wyboru. Możemy go dokonać demokratycznie podczas obywatelskiego referendum. Opowiedzmy się za godną przyszłością dla nas i dla naszych dzieci. Ponad połowa mieszkańców Krakowa jest zgodna co do funkcjonalnego zagospodarowania obszaru tzw. krakowskich błoni. Potwierdzają to niezależne badania i propozycje radnych miasta, którzy od dawna sugerowali to rozwiązanie. Dotychczas brakowało pomysłu na rozsądną racjonalizatorską przyszłość. Przestrzeń publiczna potrzebuje debaty aprobującej pomysł realizacji ośrodka kulturalno-rekreacyjnego Tarasy Błonia. Poprosimy o prezentację numer 2. Do tarasów. Żądamy zagospodarowania obszaru tzw. błoń. Jest to nie tylko potrzebne, ale konieczne. Teren ten to Ugór, a obecnie wielka toaleta dla psów. Mają tam miejsca pijaństwa młodzieży, podczas których jak łatwo zapruszyć ogień. A także skazki, bywa, że spożywanie środków odurzających, bezczeszczenie pomników przyrody i zwykłe, nie tylko stadionowe chuligaństwo. Czy chcemy, by temu podobne negatywne zjawiska odbiły się na zdrowiu mieszkańców miasta i wpłynęły na niekorzystny wizerunek miasta? Utraty wiarygodności finansowej, brak zainteresowania zagranicznych inwestorów oraz turystów? Nie! Krakowianie, czas na zmiany, czas się obudzić! Powiedz tak na zabudowę obszaru tzw. krakowskich błoń, nieużytku i wstydu dla krakowskiego miasta. Stop promocji chłopstwa i małorolnego bezchołowia. Miasto jest ważniejsze, zgoda buduje! Nowoczesny budynek Tarasy Błonia przyciągnie turystów. Powstaną nowe, atrakcyjne miejsca pracy i odpoczynku dla mieszkańców Krakowa i jego okolic, na których przewidziano wiele udogodnień. Wielopoziomowy parking, nieograniczony dostęp do internetu, całodobowy sklep, automat, parkomat, płatomat, spermomat, myjnia ręczna, kaplica z podręcznym konfesjonałem, automat z batonami energetycznymi dla najbardziej potrzebujących. Wielofunkcyjna sala konferencyjna, hala widowiskowa gotowa na przyjęcie wielu tysięcy pielgrzymów. Punkt wydawania atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek dla osób z dochodami dużo niższymi niż średnia krajowa, a nawet dla osób bez dochodu. Ponadto stoiska z pieczonymi kaszczanami, regionalnymi parówkami, kiełbasą krakowską parzoną i swojską ze słoja. Producent renowowanych i ulegających pełnemu recyklingowi trzustek trzyzaworowych Nerkopol, hermetycznie pakowanych jelit.
Nowe ścieżki rowerowe dla pojazdów uprzywilejowanych karetek pogotowia. Chronimy stare znaki towarowe. Stańmy w obronie wielowiekowej tradycji. Promujmy to, co w nas najlepsze. Chwalmy się sukcesami i wstydźmy się nas w sobie. Rodzima krakowska kuchnia może podbić serca najbardziej wyrafinowanych smakoszy i entuzjastów wyrafinowanej egzotyki. Nie bez przypadek mówi się, przez żołądek do serca. Budowa tarasów Błonia będzie kontrolowana przez grupę niezależnych specjalistów, a tym samym ryzyko nadużyć finansowych spadłoby praktycznie do zera. Czy stać nas na taką inwestycję? Naturalnie, że tak. Bez dwóch zdań. Sponsorami zabudowy tarasy Błonia są prywatni inwestorzy. Gwarantowany kapitałem amerykańskim kapitał europejski przy dużym współudziale kapitału chińskiego oraz kapitału w zamieszanej rzeczywistości niematerialnej zwanej duchową oraz mieszkańcy miasta, którzy oddaliby część przychodów, czy to w formie podatków, czy dobrowolnej płacy lub płodów rolnych lub ludzkich. Nadchodzi czas rewitalizacji, restrukturyzacji, czas cięć i wyrzeczeń, czas łez i nieudogodnień, czas, przez który musi przejść każdy z nas. Zróbmy to z uśmiechem na ustach. Proszę bardzo, kolejny numer. Młodzież umie się bawić, to był właśnie dość podobny. Tarasy Błonia to inwestycja na niespotykaną, nieznaną nikomu skalę, która prędzej czy później opłaci się wszystkim prawdziwym krakowianinom. Wpłynęłoby to korzystnie na ruch turystyczny i wizerunek samego miasta, dawnej stolicy Polski na arenie międzynarodowej. Tarasy Błonia to nie tylko niespotykana na skalę europejską przestrzeń handlowa, ale i zielone płuca Małopolski. Recepcja dwutlenku węgla przez olbrzymie pochłaniacze byłaby ogromna. My, krakowianie, jesteśmy zgodni, jesteśmy przekonani, że nie populizm, a rozsądek zwycięży. Wspólnymi siłami wyciągniemy Kraków z zapaści cywilizacyjno-socjalno-emocjonalnej. Razem możemy więcej! Prosimy o film. Wersja... Kraków, ja się wcina, Kraków zginął z góry, kto ujdzie drogę, ja
Na środku leży mały. Ten słowik. Ja mam spadę!